Na tegorocznej gali The Video Game Awards Hideo Kojima został obdarowany nagrodą branżowej ikony i przy okazji przedstawił drugi zwiastun swojej nowej enigmatycznej produkcji, Death Stranding, które tworzy pod skrzydłami Sony ze swoim nowym studiem. Jeśli graliście w choć jedną produkcję z nazwiskiem Kojimy na okładce, to wiecie, że uwielbia on przebijanie czwartej ściany, easter eggi, wprawianie graczy w zakłopotanie czy czasem zwyczajne trollowanie. Mimo że na grę Kojima Productions jeszcze trochę poczekamy, bo Japończycy dopiero eksperymentują z Decimą, silnikiem, na którym hula m.in. Horizon Zero Dawn, jak sugeruje jeden z tweetów Kojimy, gra już się rozpoczęła, a sam twórca osiąga ponownie to samo co z PT, gdzie w krótkim czasie sprawił, że gracze nie tylko doszukiwali się teorii spiskowych i dokładnie analizowali każdy detal, ale popadli w swego rodzaju paranoję, bo wszystko może być jakimś smaczkiem, nawiązaniem lub zapowiedzią tego, co będzie. Pierwsze dwa zwiastuny nowej gry Kojimy są bardzo ambiwalentne i zamiast pokazywać nam cokolwiek o grze, to ociekają w symbolikę smaczki i różne nawiązania. Postaram się dzisiaj zbadać dostępne materiały wideo i dojść do tego, o co tak naprawdę chodzi Kojimie, no i przede wszystkim o co chodzi w jego nowej grze, bo wszystko wskazuje, że po głębszej analizie te pozornie dziwaczne zwiastuny mówią nam bardzo dużo. Zanim jednak przejdziemy do samego Death Stranding, zostajmy na chwilę przy PT. Playable Teaser, czyli darmowe demo, które zapowiadało anulowanego Silent Hills, zdaje się nie być całkowicie oderwane od nowej gry Hideo. Jedna z popularnych teorii głosi, że tytuł tak naprawdę nie został skasowany, a wszystko jest jedną wielką konspiracją. Ragnaroks wskazuje na monolog z końcówki demka, który w tłumaczeniu brzmi: będę powracał i przyniosę ze sobą swoje nowe zabawki. Wcale nie znaczy to końca projektu Silent Hills według niego. Słowa "I'll keep coming" widzimy na plakacie z Homo Ludens, człowiekiem grającym, który kilkanaście miesięcy później został swego rodzaju maskotką Kojima Productions. No i nie uwierzycie, "I'll keep coming" to też nazwa piosenki islandzkiego zespołu Low Roar, którą słyszymy w pierwszym trailerze Death Stranding. A może Kojima po prostu lubi dochodzić, przychodzić z wizytą do swoich fanów? Przejdźmy do pierwszego dania w dzisiejszym menu, czyli do traileru Death Stranding z E3 2016. Co widzimy? Martwe ryby, nagiego gwiazdora świętych z Bostonu i Walking Dead, czyli Normana Reedusa, olej, dziecko i nadejście, zgaduję, sądu ostatecznego, bo postacie na niebie to jeźdźca apokalipsy, a ten pośrodku to nie kto inny jak Lucyfer. Chyba. Analiza każdej klatki i doszukiwanie się tam ukrytych znaczeń popada już trochę pod szaleństwo, dlatego skupmy się na tych najbardziej oczywistych elementach. W trailerze pojawia się fragment utworu brytyjskiego romantyka Williama Blake'a pod tytułem Wróżby Niewinności. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu, wciśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinę nieskończoność czasu. Pierwsza strofa wierszu Blake'a pełna jest zaprzeczeń. Świat w ziarnie piasku, nieskończoność w godzinę? Jest to tyle dziwne, że reszta utworu dotyczy rychło zbliżającego się końca świata, kiedy ludzkość spotyka kara za wykorzystywanie tytułowych niewinnych, czyli natury. Wróćmy jednak do przytoczonego fragmentu. Część fanów kłóci się, że Kojima celowo wybrał fragment, bo podkreśla on, że wszystko jest względne. W zależności od punktu widzenia, godzina może być nieskończonością, patrz, nudny wykład na uczelni, a ziarenko piasku może być tak duże jak świat, jeśli popatrzy na to z perspektywy komórki. O tym wszystkim Einstein wspominał w teorii względności oczywiście. I nieprzypadkowo może nam na myśl przychodzić tu postać fizyka. Zwróćcie uwagę na nieśmiertelniki, tudzież zamki naszej Normana Reedusa. W trailerze tego nie widać, ale w promocyjnej grafice z aktorem już tak. Mamy tam dwa znaczące wzory. Pierwszy z nich to równanie Diraca, które jest podstawą w relatywistycznej mechanice kwantowej. Czyli no, relatywność potwierdzona. Drugi zaś to promień Schwarzschilda, nazywany często promieniem grawitacyjnym. Więc jeśli odpowiednio dostosujemy wypadkowe, czyli promień ciała do masy, to staje się on właśnie czarną dziurą. Dlaczego czarne dziury powinny nas interesować w analizie trailerów? Otóż dlatego, że w zależności od bliskości czarnej dziury, czas może dla nas płynąć inaczej, bo wiecie, jest względny, jak u Blake'a, w godzinę nieskończoność. A teraz przykład. Pamiętacie może Interstellar? W pewnym momencie Matthew McConaughey trafia tam na planetę, gdzie w czasie upływu godziny na Ziemi mija 7 lat, bo odwiedzona planeta jest bardzo blisko czarnej dziury i czas płynie tam dla ludzi inaczej. Paralele między dwoma światami ukazanymi w dwóch zwiastunach Death Stranding mogą sugerować, że właśnie dzieją się one w innych wymiarach, tudzież w innych odległościach od czarnej dziury, dlatego inaczej tam płynie czas. Mimo że Interstellar nie był w 100% zgodny z nauką i z prawami fizyki, to bardzo dużo nam mówił o tym, jak inaczej może działać czas w różnych miejscach w galaktyce. Te motywy zdają się szczególnie Kojimę interesować, szczególnie gdy puścimy obydwa zwiastuny gry obok siebie, ale o tym za chwileczkę. Teraz wróćmy jeszcze na sekundkę do utworu Blake'a. Pod gołębnikiem, gdzie się tłoczą, gołębie, piekieł drży potęga, pies u wrót pana zagłodzony, to dla monarchii pewna klęska.
Zaraz obok kreatywności, istotnym motywem w zwiastunie Death Stranding są śmierć, a dokładniej obumieranie fauny i flory, oraz połączenia, które dosłownie ukazane są za sprawą pępowin. Jeśli zniszczymy naszą planetę, to sami umrzemy, a śmierć ciężarnej kobiety oznacza śmierć dziecka. Kojima trochę pretensjonalnie, jak na mój gust, nawołuje do dbania o środowisko. Ślady dłoni symbolizują winę, z których wypływa ropa naftowa, nasza zbrodnia wobec Matki Ziemi. No, ale to już tylko moje odczucia. Blake w swoim utworze wróży koniec świata, bo ludzkość wykorzysta już do granic możliwości Matkę Ziemię i odcisna na naturze piętno tak silne, że natura wkrótce będzie się mścić. Bo zagłodzony pies zwiastuje kres swojego pana. Martwe ryby gnijące na plaży są oczywistym nawiązaniem do ocieplenia klimatu i tytułowego stranding, czyli wyrzucenia na brzeg, trafnie na mieliznę, zjawiska, które ostatnio coraz częściej obserwujemy w przyrodzie, jak chociażby w Chile, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn na mieliznie siadło ponad 300 wielorybów. A skoro o wielorybach mowa, wśród zdechłych wielorybów, które fani rozpoznali jako kaszaloty spermacetowe, widzimy jednego albinosa, który w tym gatunku jest ponoć szalenie rzadki. Rzadki biały wieloryb, no toż to przecież nawiązanie do samego Moby Dicka, który w powieści o tej samej nazwie miał odzwierciedlać nieposkromioną i potężną przyrodę. A tutaj ciekawostka, swego czasu studio Moby Dick, wymyślone przez Kojimę, miało tworzyć Phantom Pain. Skoro więc sam Moby Dick gnije u stóp Normana Reedusa, znaczy to, że z globalnym ociepleniem nie jest za dobrze. Drugi zwiastun Death Stranding, czyli ten, wiecie, z Mikkelsenem i Del Toro, zdaje się podczas seansu równie dziwny co pierwszy trailer, ale jak zauważa jeden z użytkowników Reddita, w tym szaleństwie tkwi metoda, bo jeżeli wyznaczymy pewną scenę jako punkt odniesienia i puścimy trailery obok siebie, to ukazuje się przed nami ciekawa informacja. Kojima zdaje się nam mówić, że obydwa zwiastuny dzieją się w tym samym czasie, ale w różnych wymiarach. I to nie jest już kwestia takich mało istotnych detali jak to, że Del Toro ma kajdanki na prawej dłoni, a Reedus na lewej, w jednym trailerze jest błoto i ziemia, a w drugim piasek i olej, ale o wiele bardziej oczywistych podobieństw. Kiedy puścimy obydwa filmy obok siebie, używając sceny z niemowlęciem za punkt odniesienia, można zauważyć, że mają tam miejsce podobne wydarzenia, jakby trailery działy się w tym samym czasie, tylko że w innych światach. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy dziecko w pierwszym zwiastunie znika z rąk Reedusa, budzi się niemowlę w inkubatorze, który trzyma Del Toro, a odpowiednio aktor i reżyser spoglądają w niebo lub w ciemny tunel. Reedus widzi na niebie 5 enigmatycznych istot, Del Toro zaś Mikkelsena z 4 żołnierzy. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Zwróćmy tutaj uwagę na to, jak przedstawiany jest zapewne drugi i o wiele bardziej depresyjny wymiar, w którym rozgrywa się akcja Death Stranding. Widzimy tu inną zagładę, nie natury, ale ludzkości. Zdewastowane miasto i ulice, po których zwolna kroczy armia szkieletów w żołnierskim rynsztunku. Po niebie zaś latają wojenne myśliwce i rozpościera się odwrócona tęcza. Odmienność drugiego wymiaru widać po samych strojach. Del Toro nosi przypinkę Zjednoczonych Miast Ameryki, nie Stanów, zaś kompas Mikkelsena świruje. To oczywiste, że jest to jakiś inny wymiar albo jakiś odwrotny, alternatywny świat. Jeśli mówimy o dwóch światach, w których dzieją się widziane na zwiastunach wydarzenia, możemy się też skłaniać ku myśleniu, że inaczej płynie tam czas i rządzą nimi inne prawa, co sugerowałoby nawiązania do relatywności w pierwszym zwiastunie. Z ciekawą interpretacją tego zjawiska wychodzi Yang Ye, sugerując, że dwa światy w Death Stranding mogą się mieć do siebie jak nasza rzeczywistość i tzw. Upside Down z netflixowego serialu Stranger Things. Jeden wymiar to nasza rzeczywistość, drugi zaś to jego odwrócona wersja i kraina niczym z naszych koszmarów. Jak to wszystko ma się do charakteru rozgrywki i zabawy, którą zobaczymy w Death Stranding? No nijak, bo tych jeszcze nie ma i samego gameplayu długo nie zobaczymy. Twórca dopiero bawi się technologią, eksperymentuje i wszystko jest bardzo koncepcyjne, ale pierwszy raz ma takie zabawki jak nigdy do przebijania czwartej ściany i bawienia się z graczem, długo zanim ten będzie się bawił z padem w ręku. Zaś samo Sony zdaje się głośno wiwatować i pokazywać wszystkim Kojimę, mówiąc: patrzcie, uratowaliśmy go, on jest nasz. Jak sam twórca zauważa, gra się już rozpoczęła, fani wyrywają sobie włosy z głowy, analizują wąsy Normana Reedusa i maniakalnie przychodzą w poprzednie gry Kojimy w poszukiwaniu wcześniej ominiętych detali. Dla wielu z was może to się wydawać idiotyczne, ale jest to świetny marketing i budowanie zainteresowania tytułem.
Podobnie było z Sombrą w Overwatch, która przed pojawieniem się w Blizzardowej sieciówce wysłała setki oddanych fanów na poszukiwania, a o postaci było bardzo głośno w społeczności, zanim w ogóle oficjalnie ją potwierdzono. Jeśli lubicie gry Kojimy, to takie grzebanie w teoriach spiskowych potrafi sprawiać bardzo dużo frajdy. Nie muszę wam chyba przypominać, jak po premierze Ground Zeroes, jedna z teorii, której twórca porównał głosy postaci, przewidziała największy zwrot akcji w nadchodzącym Phantom Pain. Zaś twórca wtedy, pozornie zwariowanej teorii, mógł głośno powiedzieć: aha, a nie mówiłem? Taka zabawa graczem to gra poza grą, jest czymś wyjątkowym i bardzo mało twórców sobie na to pozwala, jakby nie mieli za dużego mniemania o swoich konsumentach, którzy muszą mieć na tacy podane informacje i zwiastun, który mówi wprost: tu rzeczy wybuchają, złóż preorder, będzie fajnie. Dlaczego warto zainteresować się Death Stranding, które pozornie jest tak dziwaczne? Powodów jest sporo, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że pierwszy raz od dawna Kojima nie robi Metal Geara, nie jest jakby ofiarą tego swojego sukcesu i może zrobić coś nowego, więc kto wie, może nas czymś zaskoczy. A drugi powód jest taki, że pierwszy raz od dawna ma taką wolność kreatywną, bo nie musi się użerać z zarządem, więc jego dzieło może być najbardziej autorskie w historii. W przypadku Death Stranding opcje są dwie. Albo będzie to opus magnum Kojimy, gra, która rozwali nasze umysły, zmieni historię branży gier wideo i pokaże, że można z grami zrobić coś jeszcze innego. Albo, co bardzo prawdopodobne i co trochę mnie przeraża, będzie to produkt tak dziwny, tak przehypowany i niegrywalny, że ostatecznie rozejdzie się bez echa. No ale na to przynajmniej jeszcze poczekać kilka lat. Dzięki wielkie za uwagę, moi mili. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja podczas tworzenia tego materiału. I widzimy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Na razie.